Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o wpływie organizacji proobronnych na podnoszenie spójności społecznej. O tym z naszym gościem, którym jest pan inspektor Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego i komendant tego związku, pan Marek Matuła. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry panu. Panie inspektorze, organizacje proobronne, w tym taka, którą pan reprezentuje, a więc Strzelec Józefa Piłsudskiego, w jakiś sposób oddziaływuje na społeczeństwo, nie tylko na młodzież, ale na tych, którzy do Strzelca nie należeli, nie należą i prawdopodobnie nie będą należeć, ale jest to oddziaływanie. Jakie? Jeżeli chodzi o budowę relacji międzyludzkich, poszło wszystko w kierunku atomizacji, w kierunku tego, że zaimek osobowy ja jest nie tyle najczęściej umówiony, tylko po prostu nadużywany. Nie mówi się my, czy też traktując jakąś szerzej, jakąś grupę społeczną, tylko człowiek jest sam. Sam wobec drugiego, sam wobec państwa, wobec Pana Boga, jeżeli ktoś wierzy, no po prostu ja. Natomiast taka organizacja jak nasza stara się, no pewnie z różnym skutkiem, większym, mniejszym, ale aby przypomnieć, przedstawić tym młodym ludziom, że oprócz tego, że on jest, oczywiście, że jest ważny, ale są jeszcze inni, którzy razem z nim tworzą wspólnotę. Jakąś narodową wspólnotę, może interesów, wspólnotę mentalną. No i że warto czasem pomyśleć też troszkę szerzej, że to ja nie jestem tylko ja, tylko takich jak ja jest dużo więcej. No i tak mówiąc ogólnie i w skrócie, to jest zasadnicza, przynajmniej według nas, zasadnicza sprawa, nad którą próbujemy pracować i którą uważamy za bardzo ważną. Czy to, panie inspektorze, podnosi w społeczeństwie, powoduje też jakąś, nie wiem, czy to jest jakieś spoiwo dla społeczeństwa, czy czujemy się może bezpieczniej, czy jakoś nam jest lepiej ze sobą, przyjaźniej, tak, czy jak to? Wie pan, no, bezpieczeństwo na pewno, no proszę popatrzeć. Armia w tej chwili, no, nie wszędzie jest, są całe rejony kraju, gdzie zobaczyć żołnierza jest dość trudno, no trochę się zmienia po powstaniu pierwszych brygad obrony terytorialnej i budowie tej lokalnej, wojskowej, powiedzmy, społeczności. Ale jest mnóstwo miejscowości, gdzie jedyną osobą w mundurze Wojska Polskiego, znaczy zbliżonym do Wojska Polskiego, jest nasz strzelec albo takiej organizacji jak nasza. No i siłą faktu, gdy społeczeństwo widzi, że ci młodzi ludzie biorą udział w ćwiczeniach, potrafią się zorganizować, ba, biorą udział również w świętach państwowych czy religijnych. Widać, że wkładają swój wysiłek, że tu jest jakaś myśl wykraczająca poza indywidualizm. No na pewno muszą się czuć bezpieczniej, bo no wydaje się, że zaufanie w Polsce do ludzi w mundurach mimo wszystko jest, w niektórych rejonach jest ogromne kraju, w innych mniejsze, ale jest. No i że to, że w ich miejscowościach są takie grupy mniejsze czy większe, jak mówię, bo to różnie, ale są i to są widoczne, bo działają w sposób zorganizowany, no to na pewno wytwarza to takie poczucie, no dobrze, że oni są, bo to na pewno jest lepiej. No w razie jakiegoś nieszczęścia, niekoniecznie wojny, ale w razie nieszczęścia zawsze można liczyć na zorganizowaną grupę, a to dziś no nie jest zbyt częste, bo jak mówię, no świat poszedł w kierunku indywidualizmu. Co by nie powiedział, jednak to jest wszystko idzie w kierunku takiej atomizacji. Natomiast my staramy się no nie tyle ją powstrzymać, ale dać młodym ludziom możliwość działania w grupie i tworzenia też takiej umiejętności, zrozumienia i zachęty do działania wspólnego. Panie inspektorze, tak to widzę, bo nawet jeśli nie będzie konfliktu wojennego,
ani żadnego innego takiego tutaj zbrojnego ataku, no ale jak to się mówi, licho nie śpi i czy to załamanie pogody, czy jakiś inny kataklizm, czy strzelec, organizacja proobronna wtedy pomaga społeczeństwu w tym, aby usunąć też zagrożenie, zminimalizować, pomóc społeczeństwu, pomóc ludziom podczas kataklizmu? Oczywiście, że tak. No, pewnie, że to jest trudniejsze i musi być wyrażona czyjaś wola, prawda? No, najczęściej ze strony administracji wojewódzkiej. Ale zdarzało się, że kilkakrotnie nasi strzelcy brali udział, i czy to było przy tej wielkiej powodzi przed prawie 10 laty, tutaj w widłach Wisły i Sanu, tam w okolicach Sandomierza. Tam brało udział w sumie ponad 100 naszych strzelców, którzy pracowali razem ze strażakami, z wojskiem. Inni, może to też nie jest taka jakaś zbyt widowiskowa praca, ale przeszkoleni ludzie potrafią na przykład kierować ruchem samochodów, co jest dość istotne, w okolicach cmentarzy 1 listopada, kiedy w Polsce jest przecież wędrówka ludów. To też jest widoczne i też pomaga. To, że są w mundurach, to jednocześnie oddziaływuje też na psychikę tych kierowców, którzy widzą, że oni są to jakaś służba mundurowa i oni to robią. No to też jest na swój sposób chyba bardzo korzystne i potrzebne, no bo trudno wszędzie postawić policję, prawda? No bo to oni też mają inne zadania. No wydaje się, że przed organizacjami takimi jak nasza, no jest przyszłość duża, bo one są po prostu potrzebne. No według nas bardzo i zresztą życie weryfikuje i pokazuje, że ta idea w społeczeństwie jest dobrze odbierana, bo chociażby po tym, jak przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy sami nie zawsze trafiają, przecież w większości przypadków, czy w dużej części, kierują ich rodzice. To też o czym świadczy, że rodzice widzą, że jest to potrzebne, że trafiliśmy w oczekiwania, no i staramy się ich nie zawieść. W takim razie, jeśli ta spójność społeczna jest jednak tutaj budowana w oparciu również o działanie strzelca, to też chyba to społeczeństwo też musi w jakiś sposób chcieć, no może nie łożyć, ale pomagać, a przynajmniej nie przeszkadzać. Społeczeństwo raczej pomaga, to, że są życzliwie nastawieni, to jest bardzo ważne. Natomiast na pewno można oczekiwać od władz państwowych, władz różnych szczebli, od wojska, pomocy. Bo przecież, tak jak sam pan wie, nasi strzelcy wszystko kupują za własne pieniądze. Od A do Z. My też działamy kosztem własnego czasu, krótko mówiąc, własnych pieniędzy. A dobrze by było, gdyby państwo nieco przychylniej spojrzało na działalność takich organizacji, ale mam nadzieję, że to prędzej czy później, a raczej prędzej już w tym przypadku będzie miało miejsce. Dziękuję panie inspektorze. Naszym gościem był pan Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.